Tutaj nie byliśmy. A, czyli pralnia publiczna. O. Oło! Hej, witajcie, to znowu ja, Teko, wasz przewodnik. Tym razem odbędziemy podróż do wielkiej metropolii, jaką jest Nowy Jork, a konkretnie to udamy się do Śródmieścia. Rzecz jasna, zwiedzimy sobie mapę pod kątem budowy i gameplayu, ale przede wszystkim będzie to oczywiście odkrywanie tajemnic, ciekawostek i easter eggów. A tym razem trochę tego jest. Ciemne zaułki Nowego Jorku skrywają wiele smaczków. Zatem zapinajcie pasy, zasubskrybujcie kanał i jedziemy. To tradycyjnie zaczynamy od spawn roomu atakujących. Tym razem mamy mapę typu hybryda, czyli najpierw zdobywamy punkt, ale generalnie to nie ma aż tak wielkich różnic od samej eskorty. No dobra, to gdzie my jesteśmy? A! Alkohol. Oczywiście. Ojeny. Chyba znowu przez całą mapę będą się przewijały różne butelki alkoholu. Boże, co za alkoholicy w tym Overwatchu. Ale okej, tak naprawdę zaczynamy w pizzerii. Już sobie ją obejrzymy. O. A, pyszna pizza. O, pyszna pizzunia. Ty. Już mi ślinka zaczęła cieknąć. Chodź, Halina, kupi mi pytce z Biedronki. No. Fajna muzyczka, chillowa taka. O, obrazy. Co to jest? What the fuck? Ej! Ej! Przecież to jest odwet! Zobaczcie, Makri, Genji, Heavy! Ty jakiś koleś z pizzą! Tu szpon, to jest Rialto przecież! Odwetu! Nie wiem, co to jest to. Czekajcie. Snajperka! To jest chyba ta snajperka. O co tu chodzi? Kolejne obrazy może będą. Jest! Jest! What the fuck? Asasinka kogoś przebija. Żołnierze szponu. A ten koleś z pizzą wali po łbie szpon pizzą. What the fuck? Chyba wiem, o co chodzi. To jest właściciel tej pizzerii chyba. To jest chyba właściciel pizzerii. I czekajcie, jak to się nazywa? Mario's Place! Mario! To jest Mario, to na pewno! To jest Mario! On pewnie jest właśnie z Włoch i był świadkiem tego. I postanowił jakby siebie dodać do tych wydarzeń, pokazać, jaki to on jest super moc pizzy! Ja pierdzielę! Dobre. Ale no, okej, już się trochę tutaj za długo siedzimy. Czas wyjść z tej pizzerii. A patrzcie, nawet dronem dostarcza. Cholera. O, czekajcie, plakaty. Teasery. Pozdzierane plakaty, na których coś niewyraźnie widać. To jest to samo, tylko chyba do góry nogami. O, tu też jest. Czekajcie. Safety. Jakiś samochód tu widać. A cholera, coś widać, ale zbyt niewyraźnie, żeby można było jakby domyślać się, do czego to nawiązuje. Jakieś roboty widzę po prostu. No dobra, Murkis, Ale House, a, czyli po prostu kolejny pub. A o, ale jest pizza. Pepperoni, pineapple, sausage, mushroom, Mario special. I coś widać tutaj? Spicy pepperoni. Strasznie niewyraźne, ale czekajcie. Mushroom. Truffles dig up by the coś. Best pigs in. Ty, ale aż niesamowite, że coś widać. Ale dobra, najważniejsze, że mają pizzę z ananasem. Pizza z ananasem, najlepsza. Co my tutaj mamy? Bar i restauracja, okej.
Lee Video Megastore, czyli wypożyczalnia pewnie wideo, holodyski, vintage hi-fi, a no to pewnie u nich to jest vintage, ale to są pewnie takie z naszych czasów obecnych, dla nas to jest normalne. Laser cassettes, a no, czyli dobra, u nas kasety już wyszły z użytku, ale tutaj w przyszłości pewnie stworzyli laserowe kasety. Co ma, to mamy? Moore Bros. Industrial and Maintenance Supplies. Lock Supplies. Aha, czyli coś takiego jakby do majsterkowania, takie metalurgiczne rzeczy, nie wiem, narzędzia może? Klucze, dorabianie kluczy, rury powiedzmy, nie wiem, takie, no nie wiem. A tutaj ktoś prowadzi usługi Psychic, czyli pewnie wróżbita jakiś, czy coś. I się reklamuje. No. Oko sombry. Nie wiem, no ciekawe. Nie wiem, czy to do czegoś nawiązuje, jaki tu... Po co to jest tutaj? Czemu Blizzard tutaj dał? To zagadka. O, a tutaj widzę powtórkę. Lee, Moore. A, tu nie będziemy patrzeć tak za daleko, bo to pewnie będzie powtórka tego, co jest tutaj. Co my tu mamy? Kino. I plakaty filmowe, jak na Hollywood. Co oni grają? Battle of the Bridges, Way Faces Clank, Cleopatra? Charge of the Crusaders, Reinharder! Mamy plakat tego Way Faces Clank. Battle of the Bridges, Lund Christian Jonas. Coming soon. April 4. Test 540. A, to ten Omnic Actor. On na Hollywood też chyba na każdym plakacie jest. Aj, mamy tutaj plakat. Charge of the Crusaders 2. Let the war begin. A, to pewnie jest jakiś film wojenny na podstawie wydarzeń z... jak krzyżowcy Reinharta walczyli pod Eichenwalde. Ten cinematic, pamiętacie? Ostatni Bastion. Nie Ostatni Bastion. Ten z... No tam w Ostatnim Bastionie też to był ten moment. Ale no, cinematic z Reinhardtem. No. O krzyżowcach z Niemiec pewnie. O, to fajne okienko. O, i tutaj właśnie jest puszczany film. O, słychać? Słychać jak leci? Słychać Overwatcha! A, to samo na Hollywood. W Spawn Roomie Hollywood słychać z pierwszy cinematic Overwatcha z 2014. No. Dokładnie. O, Kleopatra, czyli... Kobieta Omnik gra Kleopatrę. Cały czas syreny słyszę. Dobra, może się trochę skupmy na budowie mapy, raczej na gameplayu, nie wiem. Payload, raczej nie payload, tylko drużyna atakująca idzie tędy. I tam się muszą dostać na punkt, więc obrona sądzę, że będzie zazwyczaj bronić w tym miejscu. O, tutaj stoją na tym high groundzie, nadchodzi atak. Atak, jeśli powiedzmy przejdzie tutaj dołem, to obrona się szybko wycofuje. O. I tutaj z tej strony będą ich atakować. Znaczy, no. Atakować atakujących, że tak powiem. Prawda? O. Wiadomo, zmiana szybka, takie rotowanie. Okej. Jedziemy dalej. Co tutaj mamy? Mini market. Aha, czyli taka żabka. Warzywa, kawa, mięso. O, samoobsługa. No, taka żabka. Tutaj, co to jest? Jak to się nazywa? 404, błąd nie znaleziono. Czyli sklep z ciuchami. O, muzyczka, uwaga. Wydaje mi się, cholera, że jest więcej muzyki na tych mapach. Co to jest? A, jakieś ciemne zaułki, gdzie narkotyki są sprzedawane. Tutaj jakaś kanciapa chyba dla pracowników sklepu, jak mają przerwę. O, tego sklepu. Okej, dobra. Tutaj co to jest? Flaneczka jakaś, okej. Opa. No i tutaj jest punkt do przejęcia. Następnie jak go przejmujemy, wyjeżdża payload. Tutaj jest w środku, o. To jest, proszę bardzo, wóz strażacki. Prowadzi go Omnik, który się nazywa Chaco. On jest na cześć pracownika Blizzarda.
Ciekawe, czy to już zmienili. Tutaj stąd tego nie widzę, ale Blizzard już miał zrezygnować, żeby w swoich grach nazywać coś na cześć pracowników. Wiadomo dlaczego. Tutaj mamy drugi spawn room atakujących, czyli gdy przejmą punkt i payload wyjeżdża, to oni stąd w tym momencie startują. Czyli tutaj co to mamy? Aha, kanciapa straży pożarnej. O. O, i chuszka. Siekierki, sprzęcior. O, tutaj więcej. O! Coś słychać. Wzywanie są do czegoś. Okej. Co tam wyżej idziemy? O, zdjęcia jakieś, jak to kiedyś pewnie wyglądało. Tutaj, okej. O! O, statua wolności, gitarka, roślinka, fajnie, tutaj tu sobie odpoczywają, a tutaj mają przerwę pewnie, widzicie, o, kawkę sobie piją, strażacy, no, oczywiście, alkohol, no, nie mogę go zabraknąć, kurde, wszyscy w tym świecie chleją, czy to na pewno jest alkohol? Nie no, wygląda jak alkohol, i pizzę sobie jedzą, od Mario. No. Dobra, co tu jeszcze jest? Gdzie jeszcze nie wchodziliśmy? Tutaj nie byliśmy. A, czyli pralnia publiczna. O. Oło! O, uwu! Uwu, owo! O! Oxywash Overdrive. To na pewno jest easter egg. Owo! Uwu! Kawaii! Śmiaszki. No dobrze. Jedziemy dalej, moi drodzy. Czyli tutaj jest pierwszy segment mapy już za nami. O, czyli tutaj jest brama, przez którą przejeżdża payload. O, jakieś place budowy widzimy. Oczywiście tradycyjnie są flanki. O, można zajść kogoś. Czekajcie, jak to wygląda? Może pokażę tak ogólny widok? O. Prawda? Podobno w Nowym Jorku zawsze coś się tam buduje, remontuje i tak dalej. O, w tle słychać młot pneumatyczny. Tutaj nic. Tutaj, co to jest? A, pierwszy spawn room broniących. O, gdy jeszcze punkt nie jest przejęty. Teatr, czyli po prostu poczekalnia w jakimś teatrze. Okej. O! Love Attic. Taki jazzowy underground. No, taki. Super, super, fajnie to wygląda. Oj, pewnie ludzie, którzy lubią RP, to będą tutaj dobrze się bawić. Okej. No i może też troszkę o tym, w jaki sposób bronić lub atakować. Wiadomo, payload jedzie tutaj, zjeżdża na dół. No i wiadomo, tutaj mamy high groundzik, czyli standardowa sytuacja. Payload jedzie, obrona stoi w tym miejscu, ma tutaj odpowiednie osłony w postaci tutaj tych szklanych ekranów, o, w postaci tego czegoś na środku. I tutaj wiadomo, nie zeskakiwać najlepiej na atakujących stąd. Tylko no, wyobraźcie sobie na Gibraltarze, prawda? Pierwsza walka, jaka następuje na Gibraltarze. Właśnie przed pierwszym checkpointem payload zjeżdża właśnie w dół, a broniący stoją u góry i powiedzmy właśnie czekają, aż ten payload, jeśli im się nie uda go zatrzymać, to czekają, aż atakujący troszkę tutaj zjadą i stąd zeskakują na nich, prawda? Że powiedzmy właśnie zamiast tutaj, o, to nad nimi przechodzą i tutaj ich zatrzymują. Coś takiego, prawda?
O, więc tutaj podejrzewam, że będzie identyczna sytuacja. Ale rzecz jasna, mamy tutaj różnego rodzaju przejścia dołem na przykład. O, mamy tutaj metro. Tu w jedną stronę jedzie. A tu w drugą stronę jedzie. O. Tak to wygląda. Jedziemy dalej. Co tutaj mamy? Jakiś oldschoolowy autobus. Manhattan Future Motor. Niby wygląda bardzo oldschoolowo, ale jest, ale ma te jakby coś do lewitacji. Bo generalnie tu jest budynek Muzeum Tranzytu, czyli Muzeum Transportu Publicznego. O, i mamy tutaj właśnie. A czemu to jest muzeum nazwane? Dobra, dla świata Overwatcha może to jest muzeum. Mimo, że to zobaczyć, to wszystko jest takie już futurystyczne. To już są lewitujące samochody, ale to jest dla nich muzeum. Overwatch tam się chyba 2076, chyba 78 jakoś jest. Ludzie się tak domyślali, który rok może być w Overwatchu. Coś takiego. Prawda? Okej, okay. I tutaj mamy spawn roomy kolejne. Czekajcie, mam nadzieję, że któregoś nie pominąłem spawn roomu. Czyli tutaj, a payload dociera tutaj. Tu jest drugi checkpoint payloadu, pierwszy. Więc to jest trzeci spawn room atakujących, ostatni. Tak jest. Więc to znowu jakaś kanciapa tutaj, jakiś magazyn. Pyk, pyk, pyk. I właśnie payload po dotarciu do przedostatniego checkpointu wjeżdża do dworca centralnego, Terminal Grand Central, też jest w Nowym Jorku, coś takiego, ale też może zobaczymy sklep z pamiątkami, o, pocztówki. Ha! Ilios! Rzeczywiście. To jest Ilios. Po co ja jadę do Nowego Jorku, żeby kupować pocztówki z Grecji? Da. Statuły Wolności. O, ja bym sobie kupił taką, gdybym był w Nowym Jorku kiedyś. Zatem wchodzimy do środka, dworzec centralny i od razu już powitam was pierwszym easter eggiem. Czyli mamy tutaj rozkład jazdy, o której godzinie co odjeżdża, z którego toru, dokąd. I właśnie komentarze. Mamy Toronto na czas, Kings Row na czas, Monte Carlo na czas, Blizzard World, czyli mapa na podstawie Blizzarda właśnie, Deep Run Tram, czyli ten pociąg pomiędzy Ironforge a Stormwindem. Delay! Oczywiście! Oczywiście! Delay! Blizzard, pociąg do mapy Blizzarda, opóźniony, delay, tak samo jak Overwatch 2, tak samo jak Diablo 4, delay. Dobrze, dworzec centralny, kasy biletowe. O, coś tam słyszę, ktoś coś mówi. Tutaj jest spawn room broniących, tyle że drugi. Tak jest, drugi spawn room broniących. Co my tutaj mamy? Kasy biletowe czy jakieś tablice informacyjne? Poczekalnia, po prostu poczekalnia. Rzecz jasna, piją alkohol. Cygara jakieś. Viola i Orsino. Czekajcie, to też jest chyba na Rialto coś było, na Hawanie coś takiego było, tak? Viola i Orsino. Ha. Gazeta? Czekajcie, gazety? Nie, nic nie ma. No dobrze. Tutaj, co my tutaj mamy? Sklep z pamiątkami, kolejny. Okej. O, co to tutaj? Coś? Kozackie ABS-y? Mhm. Tu jest fajne miejsce. To jest taki jakby zaplecze dla mechaników. Tak? Zwykli ludzie nie mogą tu wchodzić. I to jest, moi drodzy, winda.
platforma taka, że jak się na to stanie, to... I tutaj, o, bardzo ciekawe. Fajnie to wygląda. I możemy się dostać oczywiście na high ground. Czyli typowa sytuacja. Payload jedzie. Obrona zajmuje, nie wiem, to miejsce, te miejsce, ten high ground? Może ten? Tak? Ale tak czy siak, rzecz jasna, trzeba o tym pamiętać. Typowe, typowe w całym Overwatchu, prawda? Dobra, dworzec główny, patrzymy sobie. O, teaser, teaser mapy indyjskiej. To właściwie, no nie wiem, czy zostało już potwierdzone na 100% przez Blizzarda. Ale będzie, będzie mapa, było potwierdzone, tak, już pokazywali zresztą tą mapę właśnie z Indii. Tak jest, będzie indyjska mapa i to jest właśnie teaser. To tak, tak samo mamy plakaty z Colosseo, z jeszcze innych map tutaj chyba jest. O, Toronto, Rio, Monte Carlo. O, znak informacyjny, travel safety. No nie! Tutaj omniki nawet noszą maski. O nie! Czyli pandemia cały czas trwa w tym świecie. No, no nie wiem, mi się wydaje, że ten omnik nosi maskę. Zakaz śmiecenia, zakaz palenia papierosów, zachowaj ciszę, zapinaj pasy, nie rób zdjęć. O. Dobra, co my tutaj mamy? O, gazety, 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 gazety. Tytuł, o, coś więcej widać. Lorem... Lorem ipsum do lor. Jeśli ktoś nie wie, lorem ipsum to jest taki jakby dużo tekstu i jeśli jest się edytorem tekstu, jeśli się tworzy stronę internetową, gazetę czy cokolwiek, to wykorzystuje się właśnie takie kopiuj wklej lorem ipsum. To jest, no, nieważne o czym to jest jakiś łaciński. Chodzi o to, że jeśli musisz sprawdzić formatowanie tekstu, czy jest odpowiednia czcionka, odstępy i tak dalej, jak to wszystko będzie się prezentowało, to właśnie sobie wszystko ustawiasz, marginesy i tym podobne. I dla testu potrzebujesz dużo tekstu, więc wpisujesz lorem ipsum. I to jest właśnie tytuł gazety, to jest lorem ipsum dolor. Jestem ciekaw, czy to, kurde, no właśnie w formie easter egga zrobili. dobrze. Pociąg, Hypertube. Jedziemy. O, o, easter egg. Icecrown Heights. Icecrown to jest kraina w WoWie. W ogóle w świecie Warcrafta. Lich King tam rezyduje. Icecrown Heights. Ha, beka. Dobra, szukamy easter eggów. Alchemy, good food, good soul. A, czyli takie jedzenie molekularne. Chyba dobrze powiedziałem, kiedyś czytałem o tym właśnie. Tak, no. Tatuaże dla omników. Coffee. Reklama jakiejś kawy. No dobrze, 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 czyli jak to wygląda? Tutaj ostatnia prosta. Żadnego high groundu nie ma, w przeciwieństwie do Monte Carlo. Czyli co nam zostało? Został nam spawn room. Czekajcie, się pogubiłem znowu. Spawn room broniących nam został. Tak, ostatni. To tutaj. Czekajcie. O, jeszcze jakieś plakaty? Coś nowego? Nie? Dobrze. Okej. Okay. A! Coffee Aromo. Sieć kawiarni na wielu, wielu mapach jest. Coffee Aromo. Bardzo, bardzo fajne, że trzymają się tutaj jakieś tam ujednolicania, tak? O. Czyli co tutaj mamy? A, dworcowa jakaś restauracja. Alkohol, rzecz jasna. Jezu, ci ludzie w świecie Overwatchu muszą mieć taką depresję po tym kryzysie omnicznym. Czyli co? Czyli co, moi drodzy? Sądzę, że to by było wszystko. Wycieczka po Midtown zaliczona.
No to co, wsiadamy do pociągu na dworcu i opuszczamy Śródmieście. Mam nadzieję, że spodobała wam się ta wycieczka. Dajcie znać w komentarzach, jaki moment był dla was najlepszy. A my kontynuujemy naszą podróż dookoła świata. Następny przystanek, Rzym. Hej, hej!